Siema, tutaj jest PartiatX, a dzisiaj gramy sobie nowym Kha'Zixem po reworku, oczywiście na oficjalnym serwerze, na Eune. Gramy na koncie widza. Uznałem, że pogram sobie na kontach widzów, bo nie dość, że nie mam wszystkich postaci, które są po reworku, to jeszcze... Wydaje mi się, że będzie fajniejsza gierka, jeżeli będę się mniej starał na niej, a i tak będzie dobra, a więcej wam gadał. Także wiecie. Oczywiście nagram raczej u siebie też coś tam, może Talona, nie wiem, zobaczymy. Ale uznałem, że kurde, czemu na kontach widzów nic nie nagrać, co jest? Dlatego zostaniemy na razie przy nagrywaniu na kontach widzów, nadal. Wypieprzaj mi stąd. Oczywiście to jest brąz, to są te nowe rankedy Flex czy coś takiego, więc wiecie. Co do Kha'Zixa, w sumie, czy on się aż tak dużo zmienił? Nie jestem pewny. Znaczy W chyba już slowa nie daje, ale zadaje 20% dodatkowych obrażeń moby. Nice, nie wiedziałem. Jezus Maria, mobki padać. Zróbmy coś takiego, patrzcie. Nice, widzieliście to? Dobra, oczywiście Smite teraz trochę inaczej działa, pamiętajcie. I ogólnie zaczyna się grę od Reda. Także pamiętajcie o tym, jeżeli jeszcze nie graliście na nowym patchu, oglądacie ten filmik, to no, jednak spójrzcie. Zaczyna się od Reda, bo on się wcześniej spawni i nie smajtujcie na początku, bo smajt przywraca HP teraz, zawsze, na każdym mobie w dżungli. Także pamiętajcie o tym. Jeżeli o tym nie wiecie, no to jednak lepiej poczytać patch note'a, najlepiej obejrzeć u takiego jednego typka z dreadami. Ja tutaj nie reklamuję Nerwariena. Nie pykło. Te żarty są tak gówniane, że się zaraz popłacze. No dobra, grajmy sobie. Nagram raczej wszystkie postaci po reworku. Myślę, że mi tego Kha'Zixa nagrać full AD jakiegoś fajnego. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście ten Kha'Zix się zmienił tak, że Kumu trochę inaczej działa. Zupełnie. Znaczy, on ogólnie inaczej trochę tam działa. Ale to Q u niego. Jezus Maria. To Q się używa u niego co jakieś tam. Nie wiem, czy tam jest sekunda cooldownu. Albo jak coś takiego. Strasznie mały cooldown. Także no, na szóstym zobaczycie, jak to ulepszę. Raczej pod to Q się chodzi na razie. Chociaż to W, te dodatkowe obrażenia w moby, w dżungli, w sensie, czyli potwory, jak to nazwać? Moby, no tak, moby, a tam są miniony. Dobra, kata, cztery farmy. Nice. Oczywiście się uleczymy troszeczkę. Zobaczcie, jaki ładny sustain mam w tej dżungli. Chłopcze, weź się wyłóż na twarz, co? Czy to W nie daje slowa, czy mi się tak wydawało? Bo jak widziałem, jak mnie gościu. A, tak się dopiero ulepszy. Nie wiedziałem. To jest dalej to. Znaczy to od ten. Weź go zbejtuj bardziej trochę. Dobra, chodź tu. Dawaj go tu. On spuszuje cię zaraz linię całą, więc spoko. Flesza mu wziąłem chociaż. Kata zabiła? Nie. Myślę, że Kata zabiła. Nie ma Reda. Gościu zrobił Reda. O, jest ten Infernal. Oczywiście będziemy go próbować. On chyba bardzo to postawił wtedy. No, postawił jak nic. Słabo. Powiem tak, słabizna, no ale trudno. Fajny ogólnie ten patch, jak na razie się zapowiada. Rankedy jakieś są w presezonie, dziwne placementy się gra, nie wiem za bardzo o co kawan. Ale wiecie, ogólnie presezon jest teraz bardzo krótki, bo trwa niecały miesiąc, do 6 grudnia, jakby ktoś nie wiedział. To jest bardzo krótko, jak na takie coś, także spoko. Co ona robi ta kata? No, chyba muszę się wycofać. No to jest właśnie dlatego tą dywizję nazywa się brązem.
stoi i czeka. Nie wiem na co. Oczywiście to są takie rośniki. Nagrałem Rengara, tam bardziej omawiałem chyba te rośliny w presezonie, także, znaczy omawiałem. Są trzy rodzaje tych roślin, także co tu omawiać. To jest dosyć proste. Ale mówiłem o nich tam więcej, także wiecie, no. Ale wiecie, no, jak dla mnie, jak jeżeli chcecie się dowiedzieć najwięcej o tych rzeczach, oczywiście Nerwarion to dobrze tłumaczy dosyć, także, albo sami sobie poczytajcie, jak chcecie, synki i córcie, to jest tam jakieś 4% kobiet ogląda, o, dziewczyn ogląda ten, osób płci żeńskiej, gender jakieś, nie, pogrążam się naprawdę, nie wymagajcie ode mnie takich rzeczy, także 5% dziewczyn ogląda ten kanał, o ile to nie są fake konta. Z tych 5% 90% to fake konta, więc jeżeli tak się czasem zdarzy, to dlatego mówię, nie mówię panowie, tylko państwo, a państwo to wiadomo. To na przykład u Donalda Trumpa jest państwo. Pogrążam się z każdą sekundą coraz bardziej. Czy ja to zabiję? Nie, raczej tak. Zaraz, o, będę miał po tym szósty, to zobaczcie jak to działa, no naprawdę. Trump cooldown 4 sekundy, a zobaczcie to, jak uderzę ulepszonym, 60% cooldownu spada, czyli z 4 sekund to jest bardzo mało, że tak powiem. Zobaczcie, widzicie to? O fakt, 3, 2, 1. Zobaczcie jak to Q się używa. A ja mam 0% cooldownu oczywiście, bo to takie runy były, więc później będzie troszeczkę lepiej. Troszeczkę lepiej będzie. Cześć, czy ja tego nie zrobię? Aha, padłem, no. Nie, dobra, nie padłem. Jakoś. Gdzie do mnie gonią pały? Kto padł? A, ten przyszedł na bota. A, to jest jungler w ogóle. A, dobra, a, no tam, przecież go zabiłem w dżungli. Nie ogarniam życia po śmierci, ale to bywa. Oczywiście lecimy sobie full AD tym Kha'Zixem, także wiecie. Ostatnio nagrałem Katarinę. Po reworku 1300 AP wyszło. Pierwszy chyba na YouTubie. I jakoś nie chcieliście tego oglądać, nie wiem czemu. Znaczy, prawdopodobnie ten film nie dotarł do dużej ilości osób. I zastanawiam mnie, jak to działa, że film, który naprawdę zebrał bardzo dużą ilość AP, taką, że no... Kurde... Ja bym obejrzał taki film, gdyby ktoś nagrał, na przykład ja. No ale nie wiem czemu. A na przykład taki 6 razy item coś tam od razu jest oglądany. To jest trochę chamskie i dziwne, no ale... Ja muszę iść szybko na... Muszę iść szybko na tego... Na Reda. Znaczy na Infernala. Oła. Mi na pieprzu. Na pieprzu mi dosyć solidnie. Tak się mówi. Może wejdę na tego bota. Tylko czy ja tam coś zrobię? Weźmy sobie szybko to. Raczej tam nic nie zrobię, patrzę co to coś tam dzieje. Dlatego może zrobimy to. Zobaczcie jak ja często mam to Q. Zobaczcie jak się robi tego Drake'a. Na 7 levelu Kha'Zixem. Broken. Jakby to miał full AD, to już w ogóle. Mogę użyć Swite'a, to by się uleczył trochę, no, ale trudno. Co ja mogę zrobić? To są jakieś roślinki? Nie, już wszystkie pozabierali, kinoje. Ale trudno. Pójdźmy sobie szybko na raptorki, uleczymy się kapkę i możemy lecieć dalej, tak. Zrobimy coś takiego. Dobra. Oczywiście bardzo ładnie leczy ten swipe, bo leczy teraz 10% HP plus 100 HP, więc to jest całkiem niezłe. 10% to wyobraźcie sobie jak na tanków to działa. Mega. Mega, po prostu mega. Wilczku, szybciej.
No teraz pojedyncze kampy się dużo szybciej robi, te takie na przykład jak raptory, no to jednak dosyć długo się robi. Ale to za chwilę kupimy jakiś item porządny i będzie git. Ilaoi jest 3-0. Nie, to dobrze. Tam jeszcze nikt nie przyszedł, ani razu chyba. Fajnie jest zaczary ward na mapie, który wyłącza inne wardy. Muzyczka z filmiku chyba, który wam niedawno robiłem. To jest też muzyczka z filmiku jakiegoś. Także trochę spieprzyłem, że wam daję muzyczki z filmików, które są. A, pieprzyć. O, nie ma Reda. Nie ma nawet timera na niego. No nie ma też golemów. O, tak kurde, to co wiemy. Gdzie jest Loi? O, padła! Nice, dobrze. Przewidzę tą muzykę, w ogóle ją wypieprzę z tego. Strasznie gówniano. Do takiego słuchania. Hydra teraz poleciłem. Hydra chyba ta. Albo może coś na cooldowny? Cooldown i AD. A, to możemy polecić. Pójdę naokoło może. O, padła. O Jezu. Nice! Drugi infernal? Nie. Jednak drugi infernal się nie szykuje. Dobra, nieźle to wyszło. Widzieliście, że sporo zadaje. Naprawdę dużo. Są zwiększone do 400. O 50% są zwiększone obrażenia, jeżeli mamy cel odizolowany. To się tak nazywa pięknie. Bardzo ładne obrażenia leje. Naprawdę. O, Illaoi padła. Spoko. To wszystko wezmę na hita. Nice. Weźmy sobie szybko Regixa. Mało many mam. Mana jest dosyć. Dosyć marnożerny ten Kha'Zix, jeżeli tak się to kół używa, naprawdę. Kiedyś to się raz przypieprzyło i się zadawało tam po 700-800. Teraz jednak jest trochę gorzej. I dosyć marnożerny przez to. Chłopina jest. Ale trudno. Coś za coś. Tak, chyba jeden za najbardziej OP junglerów teraz ogólnie. Ten Kha'Zix jest naprawdę silny, bardzo. Czy ta muzyka nie jest za głośna? Jest cicho bardzo, a ja mam w słuchawkach jak zwykle, jak jakiś idiot, no ale. Dobra. Weźmy sobie tu. Nice. Weźmy sobie Blue. Teraz oczywiście Blue stoi bez tych, co no, też buffuje bardzo Kha'Zixa. A, racja, teraz Blue już nie przywracamany, jak zesmajtowałem. No ale, teraz nie ma ogólnie buffów z dżungli, tych pomniejszych, także nie ma co się szczypać o to. W drugie polecimy ulepszymy. Warda postawił chyba. Padłem go. Co ja zrobiłem? Nice! Już nieźle, lepiej niż myślałem. Teraz tak, myślę, czy polecieć to Yowmu. Ale polecę chyba ja. Na pierwszy item spoko. I budka trójka polecę najchętniej. Dobrze, ich botlane tak mocno wygrywa. Dzięki temu gierka dużo potrwa. Reported? Kto reported? A Boże. Gierka dłużej potrwa, już to widzę. Czy ktoś to obroni? Kata! Velkos! Cokolwiek. A zabiłem. Co sobie myślał w ogóle?
Podejdź tu dziecko. Czy... O Jezu, ona ma większą umetę niż ja. Nie gonię tego. Ale możliwe, że ona tu będzie gdzieś cofać. Aha, dobra. Widziałem ją na górze. What?! Co ja zrobiłem?! Widzieliście to?! Tak, ten Kha'Zix! Ja przypieprzyłem jej kubę z jej katak i ona umarła. Naprawdę dosyć mocny champion. Polecimy teraz tamten itemek. To daje cooldown nadal? Tak, daje. I to przebicie Barmora też jest fajne, spoko. Ładny teraz ten heal jest, bardzo ładny z tego smite'a. Nie wiem, czy to nie jest trochę przesadzone. Pójdźmy na blue, poczekajmy. Kilka sekund. Zobaczcie, jak często jest to. Z 40% cooldownu. Procentami cooldownu. To będzie naprawdę. Ła! O nie. No i Laoi, przestań pushować! Aha, dobra, już padłeś, idioty. Znaczy chodziło mi o w Belkodze, wiadomo, mam w dupie, czy padnie. Znaczy chodziło mi o tak, Belkodze, bo tam w dupie, czy padnie tamten pajac. Czy oni mają tu wartę? To jest pytanie bardzo ważne. O, o, o! Ładnie. Ładnie, żart. Dobra, elo. Nice. Nie no, bardzo przyjemny ten Kha'Zix, straszny. Rengara, jeżeli nie widzieliście, też sobie zobaczcie, ale no, nagram go jeszcze oczywiście raz raczej. Chciałeś mi to zabrać, czy co? A, chcesz to zrobić? To zrób. Ja chętnie pójdę tam, może kogoś zabiję nawet. Elo. A, co? Wiedziałem, że mnie ugryzie, ale kurde. No nie, czy nie przegrałem za chwilę? To co to za full AD Kha'Zix? Raczej gówno. Mam 313 AD dopiero, a oczywiście się ten spełni. Ta muzyka jest naprawdę... No, ale mam nadzieję, że w miarę mnie słychać, albo raczej lepiej niż muzykę to mianą się. Sorry Kha'Zix, spoko, co się stało. Mam 10-2, 10-2-2, spoko, 90 farmy. Farma gówniana, ale dobra. Teraz polecimy sobie Maumal Mortis, jest taki sobie teraz. Chyba starczy tych itemów na cooldown. Teraz polecimy sobie po prostu damage. I polecimy sobie Hydrę. O, fajnie wygląda w ogóle jak jest prawie zniszczony turret, widzicie to? Tu jest tyle HP na tej mapce, tu jest tyle. Fajne, strasznie fajne. Fajne te zmiany porobili, mi się to podoba. Nerwarian trochę narzekał, ale wiecie. Mi się podoba to i tak. To co robi Riot obecnie. Strasznie fajne rzeczy. Dobra, pięknie. Barona czy zrobił na solo? Bez lifestyle raczej nie. Drake jest niedługo. Chyba wam dam tą gierkę, nawet jak to nie będzie za dużo AD. Ale wam ją dam raczej, bo jest w sumie taka porządna w miarę, można powiedzieć. Padnie ta szmata. Szkoda. Ona nie miała szans tego przeżyć w sumie. Jeszcze tam biegła ta
Ta druga idiotka. Boże, ja biorę na hitermowa takie, tak po prostu. Muzyczka się skończyła, bo jest gównem. Trzymajcie taką ładną muzyczkę. Hehe, takie wiecie. Klimatycznie. Co tam? Aha, padłeś i tak, gość. Aha. Sura dali, no fajne, fajne filmiki ostatnio po 20 minut. Ale nie jest, Kazik z Poriworku, tak wam to nazwę, to nie jest Full HD, po prostu Kazik z Poriworku i tyle. Jeżeli ci się podobało, zostawcie ocenę, zostawcie suba na kanale i tyle. Na razie.